sportowych emocji dostarcza Telewizja Wzgórz Trzebnickich. Twój partner sportu i sukcesu. Transmisje live, programy, reportaże, wydarzenia. Bądźcie z nami. Zapraszamy na www.telewizja.pl oraz na fanpage na Facebooku Telewizji Wzgórz Trzebnickich. Do zobaczenia. Potrzebujesz profesjonalnej reklamy, filmu szkoleniowego, a może transmisji live? Zgłoś się do Telewizji Wzgórz Trzebnickich, lidera mediów lokalnych. To takie proste. Przekonaj się sam. Zapraszamy. Witamy serdecznie Państwa w Telewizji Wzgórz Trzebnickich, Sportowe Wzgórza Live. Za chwilę, za moment. Ujeździec Wielki. Głosowanie.
widzek rozpoczynający mecz. Pogoda dzisiaj świetna, dopisuje. A my zachęcamy wszystkich sympatyków sportu do aktywnego uczestnictwa w dzisiejszej transmisji i chętnych do komentowania, żeby się zgłosili do nas, do telewizji Goszczewnickiej. Natomiast poszukujemy komentatorów, którzy by podjęli wyzwanie. Thank you.
Michał, chodź niżej. Troszkę niżej, Domi, trochę niżej, Michał też, Michał, Mati, chodźcie troszkę niżej, na pół pole. Tak, chodź trochę, chodź, bo tutaj zobacz, zaraz tu przewagę zrobię, chodź.
Dajcie tu jednego Karola Łopowska do piekara, a Zbyszek idzie tam wyżej. Dobra, ciepło.
Thank you.
tam do środka przez Domina Kubę, dobra? Jak najwięcej tam przez kres. Głębia piaku. Spokojnie, Marek. Jedne zabezpieczenie, Marek! Kolejną bramkę dla Płomień Wisznia Mała. Brawo, Przemo! Super! Tak jest! Podłóż piachu! Podłóż! Dali za piaska! Było za plecami! Kario z tyłu! Dobre, piachu swoje! Piachu swoje! Domin wyżej! Ale dobre, piachu! Dobre, dobre! Podłóż tak właśnie! Domin, zbieraj wszystkich, Sebaw i Przemek. Domin, zbieraj wszystkich odchodząca. Nie, Mucha, wchodź! Kurwa, mu się odbudować. Trzecia bramka dla Płomień Wisznia Mała. Ale dobrze, to
Tutaj dzisiaj mimo pięknej pogody mamy troszeczkę utrudnienia ze względu na zasięg, ponieważ tutaj w Wiszni Małej troszeczkę dzisiaj jest problem z zasięgiem i może troszeczkę transmisja nam przerywać. Za utrudnienia bardzo przepraszamy, ale to już jest niezależne od nas. Czwartą bramkę zdobywa Płomień Wiszna Mała. Brawo Kubuś! Brawo Kuba! Szeroko, Lisu, Lisu, szeroko od razu! Automat ma być! Mati, Mati, szybciej, Mati, szybciej, szybciej, Mateusz, szybciej, brawo, brawo, jedź do mi, tak, prawa noga, Dobra,
Muszka, muszka niech da. Mucha, dokręcaj. Trzeba na bramę, super. Chodźcie po łapach. Tofer, łap przed pole, przed gościem stań. Tofer, przed chłopem stań. Jak coś, to przed pole. Środek! Środek! Przemek! Orientuj sam, bez mojego! Tutaj jest miejsce! Come on.
piątą bramkę dla Płomień Wiśniemała. Macie piłkę jakąś drugą? Dajcie tu jedną, dobra? Tutaj. Dobra, dajcie tu jedną? Tutaj piłkę.
Nie daj zmienić tam. Palu do mnie! I za nami koniec pierwszej połowy. Zapraszamy na krótką przerwę. Do zobaczenia za chwilę. Sportowych emocji dostarcza Telewizja Wzgórz Trzebnickich. Twój partner sportu i sukcesu. Transmisje live, programy, reportaże, wydarzenia. Bądźcie z nami. Zapraszamy na www.telewizjawzgórztrzebnickich.pl oraz na fanpage na Facebooku Telewizji Wzgórz Trzebnickich. Do zobaczenia. Potrzebujesz profesjonalnej reklamy, filmu szkoleniowego, a może transmisji live? Zgłoś się do Telewizji Wzgórz Trzebnickich, lidera mediów lokalnych. To takie proste. Przekonaj się sam. Zapraszamy.
sportowych emocji dostarcza Telewizja Wzgórz Trzebnickich. Twój partner sportu i sukcesu. Transmisje live, programy, reportaże, wydarzenia. Bądźcie z nami. Zapraszamy na www.telewizjawzgórztrzebnickich.pl oraz na fanpage na Facebooku Telewizji Wzgórz Trzebnickich. Do zobaczenia. Potrzebujesz profesjonalnej reklamy, filmu szkoleniowego, a może transmisji live? Zgłoś się do Telewizji Wzgórz Trzebnickich, lidera mediów lokalnych. To takie proste. Przekonaj się sam. Zapraszamy. Sportowych emocji dostarcza Telewizja Wzgórz Trzebnickich. Twój partner sportu i sukcesu. Transmisje live, programy, reportaże, wydarzenia. Bądźcie z nami. Zapraszamy na www.telewizjawzgórztrzebnickich.pl oraz na fanpage na Facebooku Telewizji Wzgórz Trzebnickich. Do zobaczenia.
Piszcie w komentarzach, jak nas słychać, jak nas widać. Dzisiaj mamy troszeczkę problemów technicznych z łącznością, ale mam nadzieję, że tutaj przezwyciężymy tę sytuację i będziemy mogli dla Was nadawać, żebyście na bieżąco śledzili sytuację na boisku. Ci, którzy nie mogli tutaj dotrzeć bezpośrednio, niech śledzą wyniki online. I właśnie usłyszeliśmy gwizdek rozpoczynający drugą połowę meczu. Ciekawe, jak druga połowa się tutaj potoczy, gdyż pierwsza zakończyła się wynikiem 5-0 dla Płomień Wisznia Mała. Czy Sokół poradzi sobie teraz w drugiej połowie, żeby nadgonić tę stratę? To się wszystko teraz okaże, ponieważ piłka nożna jest bardzo nieprzewidywalną dyscypliną sportu i nawet w ostatnich minutach potrafią jeszcze wpadać bramki. Także tutaj do ostatniej chwili należy grać i nie wątpić w wyniki, ponieważ to się wszystko jeszcze bardzo dynamicznie może zmienić. Przypominamy, że Płomień Wisznia Mała jest aktualnie na topie tabeli, na samym szczycie, stąd też tak dynamiczna i dobra gra z ich strony. Za chwileczkę przyjrzymy się jeszcze aktualnej tabeli wyników. Oczywiście po dzisiejszym meczu wszystko ulegnie aktualizacji, ale na chwilę obecną tak to się wszystko prezentuje. W tym momencie mamy właśnie kolejną bramkę dla Płomień Wisznia Mała. A wynik wygląda następująco: 6-0. Dziś chłopaki z Wiszni Małej widać, że są w bardzo dobrej kondycji i formie. Gaz, teraz dam ci to! Dam ci to, tak!
Tutaj z takich smaczków, co w internecie znaleźliśmy, strona 90minut.pl podaje, że proszę Państwa, w sezonie 2015-2016 tutaj drużyna Płomień Wisznia Mała grała w klasie A. Oczywiście grupa Wrocław 2, także tutaj dość wysoko awansowali. No w tym roku prawdopodobnie mają też tutaj szansę do awansu, a jak to wszystko się potoczy, to się wszystko oczywiście tutaj okaże, bo nie zawsze też możliwości kondycyjne tutaj pozwalają na awans. Dużo też zależy oczywiście od środków i możliwości finansowych. Także wszystkich sympatyków sportu też zachęcamy serdecznie do wspierania finansowego, aktywnego tutaj drużyn, które na pewno mają zawsze jakieś potrzeby swoje, także warto wspierać drużyny, warto wspierać sport, ponieważ jest to bardzo dobra forma spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, nie tylko. Przede wszystkim jest to nasze zdrowie, nasza forma, także dbajmy o sport i wspierajmy go, żeby jak najlepiej się mógł rozwijać. Thank you.
Czemu? Tomek. Piekar. Mamy zmianę w zespole Sopu Jeździec Wielki oraz w zespole Płomień Wisznie Mała. Dochodzi 60. minuta spotkania, a wynik zostaje na razie bez zmian 6-0. Mamy kolejną bramkę zdobytą przez Płomień Wisznie Mała. Zdobywcą bramki przed chwilą był Marek Bodziek.
Teraz Sokół przed szansą na zdobycie punktu bramkowego. I udało się zdobyć. Pierwsza bramka dla Sokoła. Wynik 7-1. W płomieniu szykuje się. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie dzisiejsze spotkanie. W dniu dzisiejszym 196. bramkę tutaj zdobył zawodnik drużyny Wisznia Mała, a w dniu dzisiejszą 4. Zgadnijcie, który to zawodnik? Napiszcie w komentarzach. Była przed chwileczką próba, aczkolwiek zabrakło troszeczkę, by było w bramce. No i w tym momencie 8. bramka dla Płomienia Wisznia Mała. Niżej chodź! Chodź, Romek!
Kurwa, wkręciłem kolano, kurwa jest.